Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki film, na którym opowiem Wam, dlaczego kończę z prowadzeniem tego kanału. To nie jest tak, od razu mówię, to nie jest tak, że na tym kanale już żadne filmy się nie będą pojawiać. Będą, bo ja nie kończę ze swoim hobby i jeszcze jakieś filmy na pewno będę wstawiał, ale kończę z samym prowadzeniem kanału jako takiego. Bo może, nie wiem, nie wszyscy może zauważyli, ale do tej pory tak starałem się ten kanał jakoś prowadzić, regularnie wstawiać filmy. Może nawet troszkę bardziej dbałem o jakość tych filmów. Czasem się udawało, czasem nie, wiadomo. Ale jakoś mi trochę zależało na tym bardziej. Natomiast teraz już, o ile do tej pory mój kanał jako taki był typowo hobbystyczny, ale prowadzenie kanału nie należy do mojego hobby, to trzeba rozróżnić te dwie rzeczy. Hobby, a prowadzenie kanału. Więc teraz kanał przechodzi tak jakby w tryb całkowicie hobbystyczny. Po prostu będę wstawiał takie filmy i w takim czasie, jak będę miał ochotę i tak dalej. Już mniej będę się przejmował jakimś harmonogramem czy jakością filmów. To po pierwsze. Po drugie, prawdopodobnie też mniej będę odpowiadał na komentarze. Po prostu będę chciał mniej czasu przeznaczać na samo prowadzenie tego kanału. Generalnie będę chciał po prostu odejść od prowadzenia kanału, tak? A ponieważ wiem, że jest nieduże może, ale jest takie grono osób, które oglądają moje filmy dość regularnie, więc nie chcę, żeby, nie wiem, były zdziwione, żeby pytały mnie się pod filmami, dlaczego tak rzadko pokazuję albo coś takiego. Więc taki film nakręcę teraz po to, żeby wszystkim naraz Wam wyjaśnić, o co chodzi i dlaczego. Jest wiele powodów, dla których chcę zrezygnować z prowadzenia kanału. Jednym z nich jest to, że tak naprawdę ten kanał nie powstał dlatego, że chciałem mieć kanał, tylko po prostu powstał przypadkiem. Tam wstawiłem kilka filmów, okazało się, że miały tam jakąś oglądalność. Pomyślałem sobie, a to zobaczymy, co będzie dalej. I tak z filmu na film się okazało, że zacząłem kanał jakiś prowadzić. Na czym mi tak naprawdę nigdy nie zależało, ale jak już zaczęło to być troszkę takie... Zaczęło mieć jakieś ręce i nogi, to wszystko, troszkę oglądalność była i tak dalej. To tak przez jakiś czas sobie pomyślałem, że poprowadzę, zobaczymy jak to będzie, jak bardzo uda się ten kanał rozwinąć. I tutaj jest właśnie taki pierwszy powód, dla którego właśnie teraz kończę. Jest nim to, że wydaje mi się, że doszłem już do limitów, jakie mogłem osiągnąć. Po prostu kanał jest bardzo mocno specyficzny. Nie ma dużej grupy osób zainteresowanej tym tematem, więc raczej nie da się tego kanału bardziej rozwinąć. Co prawda ktoś może powiedzieć, że tam przecież subskrypcji rośnie coraz więcej, że nie wiem, pod niektórymi filmami jest bardzo dużo obejrzeń. Panowie, ktoś kto nie prowadzi kanału, nie zdaje sobie z tego sprawy, ja to wiem, ale tak naprawdę liczba subskrypcji nie ma praktycznie żadnego znaczenia. To, co tam, te cyferki, co tam są napisane, to jest taka czysta teoria, bez większego znaczenia. Już Wam wyjaśniam. Tak naprawdę subskrypcje to są po prostu osoby, które gdzieś tam kiedyś obejrzały jakiś film i nacisnęły subskrypcję, ale później już mogą tego filmu w ogóle na tym kanale filmów mogą nie oglądać. Więc to są takie puste subskrypcje, jest ich bardzo dużo. Tak naprawdę nawet te wejścia na filmy, które Wy tam widzicie pod filmem, a pod niektórymi filmami jest ich, bywa bardzo dużo, to też jest totalna bzdura, dlatego że większość tych subskrypcji, a pod niektórymi filmami nawet 90%, to są puste wejścia. Tak naprawdę te filmy nie mają dużej oglądalności, w każdym razie nie tak dużą, jak Wy myślicie, że ona jest. Bo nawet przeciętny film... Połowa osób, nawet nie połowa, 1/3 osób tylko ogląda filmy powyżej, powiedzmy, pierwszej minuty. Nie pamiętam, statystyki mam, więc wiem, o co chodzi, ale generalnie chodzi o to, że z tych osób, które Wy widzicie pod filmem, że obejrzały ten film, tak naprawdę 1/3 obejrzała powyżej 1 czy 2 minuty. Także to są też puste wejścia. Po prostu dlatego, to nie jest nic dziwnego, to jest normalne, dlatego że YouTube tak jakby
proponuję film dużej grupie osób, a ponieważ ten kanał jest dość niszowy, więc duża grupa osób też wchodzi na film, patrzy, że to nie jest film dla nich. Tym bardziej, że jest po polsku, a mogą wejść osoby z zagranicy, przypuśćmy, zobaczyć, że ktoś gada nie w ich języku i od razu wychodzą. Także jeśli mamy film na kanale, który powiedzmy ma, nie wiem, nawet 100 tysięcy obejrzeń, to oznacza tylko tyle, że 90 tysięcy z tych osób to są osoby, które po prostu weszły i wyszły. Taka jest rzeczywistość. YouTube po prostu proponuje dużej grupie, oni wchodzą i zaraz wychodzą. Tak naprawdę dla kanału oni się nie liczą. I mówię to dlatego też, że pod wieloma filmami, nie tylko na swoim kanale, na innych kanałach też widzę takie wpisy, że o, tyle osób obejrzało ten film, to na pewno zarobiłeś na nim. Gucio prawda. Czasami można więcej zarobić na filmie, który ma 10 tysięcy wejść, niż na filmie, który ma 100 tysięcy wejść. Bo po prostu jeden może być oglądany przez cały czas do końca, przez całe swoje trwanie, tak? Przez tam, nie wiem, 15 czy 20 minut, a drugi może mieć takie puste wejścia po prostu, aby jakaś, nie wiem, był fajny tytuł albo fajne zdjęcie na początek i dużo osób weszło, ale zobaczyło to nie dla nich i od razu wyszły. Więc to nie ma znaczenia do zarabiania filmu. W każdym razie nie ma takiego znaczenia, jak wam się wydaje. Same subskrypcje też, zobaczcie, że wiele osób ma kanały i mają mnóstwo subskrypcji, więcej ode mnie nawet, 20, 30, 50, 60 tysięcy, a jak wejdziecie na filmy pojedyncze, to się okazuje, że filmy mają po 2, 3, 5 tysięcy wejść. Także subskrypcje to jest taka ściema tak naprawdę. Liczba wejść pod filmem to też jest w gruncie rzeczy ściema. To się bardzo, bardzo mocno nie zgadza. Nie można oceniać filmu po tych tylko cyfrach, tak? Więc ja wam mówię, że tak naprawdę jedyne, po czym tak można w miarę rozsądnie ocenić to, jak jest film oglądany, to są po prostu lajki pod filmem, bo to dają konkretne osoby, to nie jest żadna statystyka, tylko ludzie, którzy obejrzeli przynajmniej część filmu, ale nie obejrzeli, nie weszli i wyszli, tylko faktycznie coś tam obejrzeli, no oni to, że tak powiem, potwierdzają, że byli. I tak naprawdę tylko dla mnie tylko to się liczy. Osoby, które dały lajka. Więc takich osób ja pod swoimi filmami mam zwykle, nie wiem, 150, 250, maksymalnie 300. Więc oceniam, że taka jest właśnie oglądalność mojego kanału i tak naprawdę od długiego czasu to się bardzo nie zmienia. A mam też pełną świadomość tego, że 90% z osób, które oglądają moje filmy, dają lajki, to są osoby, które siedzą w temacie, znają się na pilarkach, więc tak naprawdę nie potrzebują w ogóle moich filmów. Jeśli zobaczycie moje filmy sprzed roku, czy tam nawet wcześniej, to praktycznie te same liczby były, jeśli chodzi o lajki. Więc oceniam, że ten kanał po prostu nie ma jakiejś perspektywy na rozwój. Więc to jest pierwszy powód, dla którego rezygnuję z pracy nad tym kanałem, tak? Nie rezygnuję z hobby, cały czas jakieś tam filmy będą się pojawiać, ale już daję sobie spokój z samym prowadzeniem kanału. Drugi powód jest taki, że no panowie, nie oszukujmy się, zmęczenie materiału. Bo jest wiele komentarzy pod różnymi filmami, gdzie ktoś tam coś narzeka, coś marudzi, coś mnie wyzywa, wiecie, no pojedyncze komentarze tego typu nie ruszają mnie za bardzo, wiadomo, ale po roku czy dwóch czytania tego, odpowiadania na takie komentarze, no bo takich komentarzy nie można zostawiać samym sobie, trzeba jakoś zareagować, więc po prostu po długim czasie już czytania tego człowiek się męczy, już ma dość. I ja rozumiem, że każdy z was ma prawo opowiedzieć, co myśli, jak najbardziej, tylko wolałbym oczywiście w kulturalny sposób, a to z tym bywa różnie, ale zrozumcie też mnie, że jeśli was ktoś co chwilę poprawia, nawet jeśli słusznie, nie ma problemu, może być słusznie, ale jeśli robi to często i ciągle musicie z tym borykać, ciągle to słyszycie, to po jakimś czasie po prostu macie już trochę dość, tak? Także to na pewno też miało wpływ na to, że mam troszkę przesyt już, jeśli chodzi o prowadzenie kanału. Były też osoby na pewno, a tutaj jeszcze się odniosę trochę też, bo czasami są komentarze pod moimi filmami niektórymi, że kasuje komuś komentarze, że nieprzychylne komentarze kasuje, tak? No jeśli się dobrze wczytacie, to zobaczycie, że jest wiele nieprzychylnych komentarzy. Natomiast dwie kwestie, o których już chyba nawet wcześniej w jakimś filmie mówiłem, jeszcze raz powtórzę. Po pierwsze,
Jeśli ktoś pisze jakiś wulgarny komentarz, to YouTube już z automatu taki komentarz blokuje, bez mojej w ogóle wiedzy i zainteresowania. Oni sami blokują komentarz, w którym są wulgarne słowa. Jest wiele komentarzy, które są jakieś takie, można powiedzieć, że obraźliwe, ale jeśli nie ma w nich takich typowo wulgarnych słów, to one jeszcze przemkną przez to sito YouTube'a. Ale jeśli są faktycznie już konkretne słowa wulgarne, wtedy z automatu taki komentarz jest po prostu blokowany przez YouTube, ja go nawet nie widzę. Druga sprawa jest też taka, że ja sam tak jak najbardziej też usuwam niektóre komentarze, ale nie dlatego, że są nieprzychylne, bo takich komentarzy, tak jak mówiłem, możecie na moim kanale trochę spotkać. Jest ich może nie dużo, ale to chyba dlatego, że po prostu no niewiele osób aż tak źle myślą o moim kanale, tak? Dlatego może nie ma tych komentarzy negatywnych aż tak dużo. Ale tak jak mówię, niektóre usuwam, dlatego że może niewiele, ale są komentarze, które nie tylko są nieprzychylne, że tak powiem, ale równocześnie są też obraźliwe dla mnie. A obraźliwe komentarze, gdzie ktoś mnie wyzywa albo w jakiś inny sposób mnie obraża, takie komentarze jak najbardziej usuwam, usuwałem i zawsze będę usuwał, bo nie pozwolę sobie, żeby ktoś mnie obrażał, tak? No to chyba jest normalne, normalna reakcja. Także jeśli ktoś chce napisać coś pod moimi filmami, coś, nie wiem, że się ze mną nie zgadza, całkowicie jakieś różne zdanie ma, albo że coś źle zrobiłem, jakiś nieprzychylny komentarz, jak najbardziej zachęcam, niech pisze, nie ma problemu, byle napisał to w sposób kulturalny, tak, nie obrażając nikogo. To jest tylko jeden mój warunek. Ja nie pozwolę siebie na swoim kanale obrażać i takie komentarze, które mają na celu mnie obrażenie, po prostu likwiduję i będę likwidował. Co tu jeszcze? Kolejnym z powodów, dla których prowadzenie tego kanału trochę straciło dla mnie sens, jest to, że zauważyłem, że wiele osób tak naprawdę nie wierzy w to, że ten kanał nie jest sponsorowany przez nikogo i wiele osób uznaje to za jakąś reklamę czy coś takiego. Dlaczego? Znaczy, ja rozumiem to jak najbardziej, każdy może być nieufny i jak najbardziej nie ma problemu. Tylko chodzi o to, że z mojej strony, z mojej perspektywy, jak to wygląda. Ja wkładam w to dość dużo pracy i nie oszukujmy się, finansowo sporo wkładam w to, żeby ten kanał właśnie nie był sponsorowany, czyli wszystko kupuję sam. Wszystko, co pokazuję Wam, za to wszystko sam płacę. Częściowo oczywiście z pieniążków, które zarabiam za filmy na YouTubie, jak najbardziej, ale tak jak, nie wiem, chyba zauważyliście, że tego sprzętu jest tutaj trochę dużo i to tego wszystkiego nie ma możliwości pokryć z zarobków na YouTubie. Więc tu Wam uświadamiam, że po prostu dla mnie straciło to sens staranie się i kupowanie tych wszystkich narzędzi, wszystkiego, co Wam pokazuję, za własne pieniądze, wkładanie w to no, czasu swojego, swoich finansów, swojego wysiłku, po to, żeby Wam pokazać coś realnego, coś, co nie jest reklamą, coś niesponsorowanego. Jeśli Wy i tak widzicie to jako coś sponsorowanego, no to dla mnie to nie ma sensu, to już lepiej oglądajcie filmy sponsorowane. Skoro i tak myślicie, że tak jest, po co ja się wysilam, tak? Po co ja tutaj w ogóle te filmy robię i staram się, żeby nie być sponsorowanym. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, skoro mi to się nie opłaca, to po co ja w ogóle te filmy robię? Przecież mogę sobie jakiegoś, nie wiem, sponsora znaleźć albo jakiś kilku, tak? Po prostu robić filmy takie bardziej reklamowe, sponsorowane. Bo oferty jakieś tam miałem w międzyczasie, jak najbardziej. Niektóre nawet bardzo ciekawe. Tak z ciekawości powiem Wam, że nawet jakaś chińska platforma się do mnie zgłosiła. Nie wiem jak duża, bo tam nie interesowałem się za bardzo, ale weszłem na ich stronę i tam taki jakiś spory nawet chiński sklep, nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że mam te chińskie pilarki. Chyba dlatego mnie znaleźli. W każdym razie ja nigdy nie chciałem z nikim współpracować. Znaczy na początku tam coś było, tam jedną chyba pilarkę miałem rzeczywiście przysłaną przez dystrybutora, jak najbardziej, ale to była, że tak powiem, jednorazowa taka akcja. Kilka było takich też rozmów z innymi sklepami, czy tam, nie wiem, sprzedawcami, ale
tak jak mówię, od początku zakładałem, że na moich filmach nie będzie reklam, tylko będę mówił to, co myślę, a ponieważ wszystkie te rozmowy kończyły się tym, że musiałbym po prostu robić reklamę, a nie rzetelny test, więc wszystko to się skończyło niczym i tak naprawdę, mimo że mógłbym w jakiś sposób przejść na taki typ programu, jednak tego nie zrobię, dlatego po prostu, że nie chcę. Ja nie prowadzę tego kanału, nie prowadziłem do tej pory, żeby na nim zarabiać. Nie to było moim celem. Gdybym tak chciał, no to bym jak najbardziej przygarniał wszystkie oferty i po prostu pokazywał reklamy sponsorów. Ale ja tego nie chcę i nie chciałem i dlatego po prostu nie zamierzam przejść na coś takiego, bo dla mnie to zawsze było hobby i hobby już pozostanie, tak? Więc skoro nie ma sensu finansowego dla mnie, bo nie chcę przejść na płatne robienie filmów, a sam też widzę, że nie ma sensu wkładać w ten kanał jakichś większych pieniędzy, bo po prostu ludzie i tak nie wierzą, że to jest niesponsorowane. No kanał troszkę traci sens, tak? Traci sens mój wysiłek i praca, którą w to wszystko wkładam. Więc ogólnie, kończąc, bo i tak już Was zanudziłem, jeśli ktoś w ogóle dotrwał do końca, w każdym razie zdecydowałem się, że jednak przestaję prowadzić kanał jako taki. Będą jeszcze filmy na moim kanale w najbliższym czasie, prawdopodobnie dość często. Postaram się, bo miałem taki rytm, że w co niedzielę mniej więcej film wstawiałem. Postaram się ten rytm w miarę zachować, ale nie wątpię, czy mi to się uda, bo tak jak mówię, już mi na tym za bardzo nie zależy. Bo wcześniej jeszcze zależało mi na tym, żeby ten kanał miał jakąś oglądalność, żeby się rozwijał, tak? A w tej chwili już mi przestaje zależeć na rozwoju tego kanału, bo już nie widzę możliwości jego rozwoju, nie widzę sensu, więc już przechodzę w taki tryb typowo hobbystyczny, gdzie będę tylko sobie wstawiał po prostu swobodnie jakieś tam filmy od czasu do czasu. Także dziękuję Wam wszystkim osobom, które oglądały mój kanał, doceniały go, bo takich osób też było sporo i im za to naprawdę bardzo dziękuję. W sumie to jest jeden z powodów, dla którego ten kanał w ogóle przetrwał tak długo, mimo wszystko, że były osoby po prostu, które doceniały to, co robię i wspierały mnie w tym. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Być może się jeszcze w jakimś filmie spotkamy. Do zobaczenia.